A YouTubers, cześć, witajcie w pierwszym świątecznym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z choinką, będziemy ją dekorowali. I ten film wychodzi tak wcześnie z tego powodu, żebyście mogli wcześniej się przygotować, kupić od zdoby świątecznej i nie robić tego na ostatnią chwilę. Wiem, że większość z was dekoruje choinkę w Wigilię lub dzień przed Wigilią, ale przecież to nic nie szkodzi, żeby mój film wyszedł wcześniej. Moi drodzy, to co, zaczynamy? Dzisiaj będą dwie wersje choinki, jedna będzie czerwona, taka nietypowa. Bo nie będzie bombek, większość to są gałązki czerwone, dość nietypowe. Łatwy sposób, żeby ubrać choinkę i myślę, że dość tani. Druga wersja to jest cała choinka, będzie biała, tak na bogato, pełno lampek, pociąg. Tak, żeby pokazać wam dwie wersje, żeby się nie ograniczać. Dużo by tu opowiadać, zaczynamy. Jak widzicie, na mojej choince są już lampki. Moje gałązki już są rozłożone. Jakby starajcie się rozłożyć każdą gałązkę w inną stronę, żeby zagęścić wam tą choinkę. Zazwyczaj te choinki są bardzo ściśnięte, jak się wyjmuje z opakowania, więc musicie poświęcić troszkę więcej czasu. Na początku, jak mamy już lampki, to teraz bierzemy łańcuchy. Zaczynamy najpierw od łańcuchów, z tego powodu, że później będzie nam trudniej wcisnąć ten łańcuch do środka, ale będziemy starali się wsadzić to właśnie do środka, żeby ona jakby wydawała się, że jest większa. Tradycyjnie wszyscy robią tak, że robią albo od góry do dołu, albo zawijają łańcuch dookoła i idą takimi poziomami. My dzisiaj zrobimy coś innego, bo będziemy szli takim wzorem jak choinka, czyli zaczniemy od góry i będziemy ją przeplatali tutaj w środku i teraz z powrotem do góry. Nie musicie tego robić specjalnie równo, to jest akurat taki jakby naturalny efekt, tak? I będziemy jakby starali się udekorować tylko tą część zewnętrzną, bo jak widzicie, ona stoi tutaj na ścianie, nie będziemy tam z tyłu montowali mnóstwo ozdób. Skupimy się na tym przodzie, który jest centrum uwagi. Powiem wam, że najlepiej kupować ozdoby świąteczne przez internet w jakiejś hurtowni. Ja oczywiście podlinkuję wam jakieś fajne strony z choinkami albo linki, gdzie ja kupowałem ozdoby. Większość jest na przykład z jakichś małych sklepów. Ozdoby akurat białe, które będę później używał na choinkę, są z hurtowni internetowych. Tam kupicie całe opakowanie, kilkanaście sztuk, w mniejszej cenie niż w sklepie, jakiejś sieciówce, w której jedna sztuka kosztuje 15 zł. A tu chciałem wam jeszcze pokazać taki wieniec z bombek. Bądźcie cierpliwi, bo ten odcinek wyjdzie już za kilka dni, więc jeżeli chcecie widzieć, jak to jest zrobione, to subskrybujcie kanał. Tutaj mamy jabłuszka, to są gałązki z jabłkami. Dość nietypowy sposób, żeby dekorować choinkę, ale one bardzo ładnie wyglądają, więc dlatego je wybrałem. Tu będziemy wieszali duże elementy u góry i na dole i będziemy pracowali, że akurat zawsze najmniejsza bombka musi być u góry, a największa na dole. To właśnie wtedy powoduje taki, że mamy taki trójkąt, a jak będziemy duże elementy u góry wieszali i małe na dole, to tak jakby powiększy nam tą choinkę. Jedną gałązkę myślę, że będzie pasowała tutaj właśnie fajnie, a drugą bym zamontował może u góry całkiem. Stajemy tutaj właśnie u góry i tą wciśniemy bardziej do środka. Jeżeli macie tutaj już ten łańcuch czerwony, to nie wkładajcie jakieś gałązki obok niego, bo to jest po prostu niepotrzebne, bo już mamy zapchaną przestrzeń. Te gałązki wyglądają jak gałązki jarzębiny. One są oczywiście z plastiku, ale możecie użyć też suszonych. Teraz będziemy jakby wkładali te gałązki tak w choinkę, która spowoduje właśnie, że ona będzie troszkę większa. Pierwsze gałązki nie jest tak łatwo zamontować, ale później dacie radę. Powiem wam szczerze, że ja lubię właśnie takie jednokolorowe choinki, bo jakoś tak ładniej, elegancko to wygląda. Ja w tym roku mam sztuczną choinkę, ale oczywiście wolę świeże drzewko, ale wiem, że teraz będziemy wyjeżdżali, nie będzie nas zawsze w domu, nie będzie kto miał podlać tą choinkę. I u nas choinka stoi zdecydowanie wcześniej, już w listopadzie, niestety. I dlatego ona musi wytrzymać nam jeszcze przez te 2 miesiące, więc dlatego mamy sztuczną. Teraz mam gałązki właśnie takie z szyszkami i wypełnię te miejsca, które są kompletnie puste. Właśnie ładnie to wygląda, że to nie jest tylko taka jakby gałązka z jarzębiną, tylko jednak jest ta szysza jeszcze. U mnie w domu, pamiętam, że jak święta miałem w Holandii, to choinka jednak była troszkę wcześniej ubrana.
bo zazwyczaj rodzice musieli przed świętami pracować i nie było tego czasu, więc jakoś po prostu dwa tygodnie, tydzień wcześniej już stała w domu. Tutaj mamy też osobne jarzębinki, takie luźne elementy. Po prostu je wymontowałem z girlandy, które znalazłem w sklepie. I właśnie z takiego łańcucha zielonego wymontowałem wszystkie szyszki, wszystkie jarzębinki i inne duperelki. Bo po prostu było to tańsze, żeby kupić cały łańcuch już gotowy, niż losowe, ozdobne elementy. Teraz randomowo je po prostu wrzucam do środka. To był po prostu raj dla kota i dla małych dzieci, żeby po prostu podejść do choinki, trząsnąć ją i żeby wszystko z niej spadało. Jakby tymi gałązkami też możecie zapchać trochę środek tej choinki, właśnie żeby było widać też, że coś jednak jest w środku, nie tylko, że tam są puste gałązki, po prostu włóżcie gałązkę do środka, żeby leżała, będzie się wydawało, że jest większa. Teraz tutaj powiem, że gwiazdki i śnieżynki to są jedyne takie ozdoby wiszące. Te akurat ozdoby staram się wieszać w takich widocznych miejscach i wystających gałązkach, żeby po prostu nam się to trochę ruszało. A jeżeli macie taką już bogatą choinkę w nietypowe ozdoby, to po prostu możecie zrezygnować z jakichś gwiazdek, bombek czy... Okej, moi drodzy, teraz ostatni element, czyli czubek choinki. Ja w tym roku mam taką kulę. To nie jest czubek, to nie jest gwiazda, to jest kula po prostu z tymi samymi ozdobami. Tutaj ma taką jakby czerwoną kokardkę, którą można było na niej powiesić to. I ją tutaj tak wciśniemy, tą gałąź do środka. I tutaj jeszcze parę gałązek wciśniemy z boku. Okej, ta choinka była taka bardziej organiczna. Mam nadzieję, że wam się spodobała. To co, zabieramy się za drugą choinkę. Teraz zabieramy się za białą choinkę. Jest mnóstwo ładnych elementów, drogich ozdób. One są po prostu zbierane, zbierałem je od kilku miesięcy, gdzie one były już dostępne. Oczywiście wszystkie gałązki kupiłem przez internet, gdzie były bardzo tanie i hurtowo. Kiedy zamawiałem 20-15 gałązek, płaciłem kilkadziesiąt złotych. Nie aż tak drogo, jak za każdą gałązkę osobna. Na początku może coś rzadko spotykanego, bo zamontujemy pociąg na choince. Te osoby, które oglądają vlogmas, pewnie wiedzą, że u Kreci, Krecia, pozdrawiam, zakupiliśmy w zeszłym roku pociąg i teraz ja go trochę odpicowałem, bo wszystkie czerwone elementy pomalowałem na biało, żeby ładnie to wyglądało, żeby pasowało do całości. W początku musimy zamontować taką śrubę na środku drzewa, żeby go skręcić. Mam zamontowany pierścień na środku. Teraz ściskamy ramiona. No teraz będziemy kładli tory. Okej, moi drodzy, muszę się trochę podwinąć koszulę, bo mi się gorąco zrobiło, bo jednak zajęło mi to trochę pracy, żeby zamontować te tory. Chociaż jeszcze później muszę je dokładnie poprawić, żeby się mocno trzymały. Zamontujemy takie białe gałązki, to są gałązki ze śniegiem. Mam parę dużych i teraz użyjemy parę małych. Teraz położymy takie srebrne gałązki. Trochę się sypią z brokatem, więc musicie z nimi uważać. Czas teraz na białe gałązki. Kolejne takie dzwonki. To ja starajcie się powiedzieć w jakimś bardzo widocznym miejscu, bo ładnie wyglądają. Teraz taka biała jarzębina. Mam teraz białe bombki matowe, takie ogromne. Też mam mnóstwo takich malutkich.
Przy czerwonej choince mieliśmy łańcuch. Teraz użyjemy takiej wstęgi. Przepleciemy teraz przez choinkę, żeby jakby dopełnić całość. Okej, moi drodzy, to już tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta choinka również wam się spodobała. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie czerwoną, czy akurat tą białą. Taką, no, ja myślę, że ta wersja jest fajniejsza, bo mam pociąg też na choince. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli zrobiliście już taką choinkę lub taką czerwoną, to koniecznie zahashtagujcie mnie na Instagramie, a ja wpadnę i polajkuję wam zdjęcie. Wpadajcie również do mojego Face'a i koniecznie subskrybujcie kanał, bo pojawi się więcej świątecznych filmów. To już tyle na dziś, trzymajcie się, pozdro DG!